mijam ich, jestem świadkiem na ostrym aknie. Hegel w windzie to Platon w nocnym karmie. Ziemię taksówką, Nietzsche mieszka w każdym bloku. Świat nie w pełen. Aj. No niewątpliwie ciężko zaprezentować nowy materiał przed jego wydaniem. Dlaczego? No to jest ostatnio taki mech, że zespoły zaczynają przyjeżdżać na koncerty, zanim wydadzą płytę. Znaczy, mnie trochę dziwi, bo ja bym wolał być na koncercie, kiedy znam ten materiał. Dokładnie tak. To jest jakaś nowa moda. Damy ci szansę. Wiesz co, Allah kocha różnorodność. Będziemy sięgali i do starego repertuaru, i do nowych rzeczy czasami. To nie jest tak, że zagramy dzisiaj całą płytę nową, ale pojawią się tam jakieś jej fragmenty. Zobacz, że powinien śpić, myśl, doba matko, 24 godziny dziś, a ja muszę iść, nie mogę tu stać bez końca, więc na winę swoje i lecę, bo czas mi kąsa, właśnie włączam się w to i gonim zas, to też nie za bardzo mogę spojrzeć go na story bez lat, mówię sobie po mnie, a po nich jest ta, która jest taka, że obroni się, a może to, a jest najwłaściwsze, co mi tam, skoro mówisz niż myślę, ten promomix, tak jak wszystko dziś się spaska, stoi za nitu na dobry zabójśnie, trzeba tak się ładnie bije, to nitko może być, płytko, o tyle byłoby szybko, tylko, że to na pewno wszystko zmieści się, dokągło minuty i 36, pytam, łapy w górę. A wy się dobrze czujecie na polskiej scenie hip-hopowej? Czy myślicie, że jesteście takim trochę jednak ciałem obcym? Jest double meaning jakiś? O nie, pewnie, że się dobrze czujemy, wiesz. Robimy rap, on bywa różny, odchodzimy w różne strony, bo ileż można robić to samo. I mam nadzieję, że nikt nam nie ma tego za złe, że staramy się zmieniać i po prostu widać, że bylibyśmy znudzeni i nie do końca bylibyśmy sobą, gdybyśmy cały czas robili to samo. I to sprawia, że się gdzieś tam miotamy po różnych okolicach bardziej pustych, ale wciąż jesteśmy elementem sceny rapowej, jak najbardziej. Nie wiem, pewno czy przeznaczenie, ej Krakowie, przyjmij to usprawiedliwienie. I może, mogę tylko może łeslać tak zrym, że to koncert bez Webera oraz bez The Pimps. Nie wiem, pewno czy przeznaczenie, ej Krakowie, przyjmij to usprawiedliwienie. I może, mogę tylko może łeslać tak zrym, że to koncert bez słony oraz bez The Pimps. Że to koncert bez rymka oraz bez The Pimps. Jesteście widzami tej telewizji albo uczestnikami Coke Festival, jesteście pozdrowieni. Yo. Yo.